Dzień dobry. W naszych refleksjach nad interpretacją Biblii dotykamy dzisiaj jej związków z historią. Czy Biblia jest historią? To zależy. To zależy, co mamy na myśli, mówiąc o historii. Jeśli chodzi o historię jako dyscyplinę naukową, to należałoby zadać pytanie, czy można uznać Biblię za źródło historyczne? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Tak, ponieważ odkrycia archeologiczne, jak też badanie stylu literackiego, tak zwanych ksiąg historycznych, na przykład ksiąg Samuela i królewskich, potwierdzają ich wczesne pochodzenie i wartość jako źródła historycznego. Nie, ponieważ niektóre księgi mądrościowe, na przykład Księga Rut, mają charakter midraszy, czyli mądrościowej opowieści homiletycznej. Kanony historyczności, czyli co uznać za historyczne, a co nie, zmieniały się na przestrzeni wieków. Do XVIII wieku Biblia była uznawana nie tylko za źródło historyczne, ale generalnie uniwersalne źródło wiedzy o świecie, a nawet całym wszechświecie. Wraz z epoką oświecenia Biblia została zepchnięta tylko i wyłącznie do poziomu literatury religijnej i odarta zupełnie z autorytetu. A zatem niemalże wszystko, co znajduje się w Biblii, traktowane było jako opowieść, mit, fantazja czy legenda. I w takim momencie zupełnie nieoczekiwanie z pomocą Biblii przychodzi archeologia, która zaczyna potwierdzać wiarygodność Biblii, o czym za chwilę. Moja odpowiedź tak i nie bierze się też stąd, że piśmiennictwo historyczne starożytnego Izraela różni się charakterem od współczesnego naukowego sposobu opisywania historii. O ile współczesna historiografia dąży do przekazania jedynie informacji krytycznie zweryfikowanych, o tyle relacja ksiąg biblijnych jest obrazem kerygmatycznym, mającym na celu głoszenie i ogłaszanie dzieła zbawienia przez Boga w miejsce suchego informowania o faktach, które miały miejsce. Izrael w opisie historii posługuje się środkami właściwymi dla starożytności, w których nie sposób czasami odróżnić faktów historycznych od ich uduchowionych interpretacji. Dlatego biblijny obraz historii może, a nawet musi różnić się od podawanego przez współczesną naukę. Dla mnie nie jest to słabość Biblii, ale właśnie jej zaleta. Doświadczenie historyczne opisane w wielu fragmentach Biblii jest bowiem niedostępne dla krytycznych badań historycznych, a jest niedostępne, bo jest natchnione. Dlatego nie należy traktować Biblii jako całości, jako typowego źródła historycznego czy podręcznika historii. Czynię to zastrzeżenie, ponieważ w różnych, szczególnie fundamentalistycznych kręgach chrześcijańskich istnieje taka tendencja, jeśli nawet nie moda, do traktowania Biblii jako źródła wszechstronnej wiedzy obejmującej wszystkie niemalże dziedziny nauki. Konsekwencją takiego podejścia jest traktowanie Biblii jako nie tylko podręcznika historii, ale również biologii, astronomii, dietetyki czy ekonomii. I paradoksalnie takie podejście odziera Biblię z jej świętości i w konsekwencji osłabia, a nie wzmacnia jej autorytet. Jaki jest cel Biblii? Mówiliśmy już wielokrotnie, bo jest to jedna z naczelnych zasad hermeneutycznych.
Pan Jezus wyraził ten cel i tę zasadę słowami: Pisma składają świadectwo o mnie. To jest ciekawe, że Jezus, wypowiadając te słowa, skrytykował ówczesnych teologów, którzy traktowali Biblię właśnie jako podręcznik teologii i sądzili, że nabyta przez nich wiedza teologiczna przyniesie im zbawienie. Mylili się. Pan Jezus w swojej słynnej modlitwie arcykapłańskiej z 17 rozdziału Ewangelii Jana mówi: A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Całe nauczanie zakonu, proroków i pism, czyli poszczególnych części Biblii, koncentruje się na nauczaniu i objawianiu Jezusa Chrystusa. W ostatnich dwóch odcinkach, na przykładzie pierwszych rozdziałów Księgi Genezis, uczyliśmy się interpretacji opisanych tam historii. Właśnie, historii, czyli realnych wydarzeń, które miały miejsce, takich jak stworzenie świata i człowieka, ale opisanych na sposób kerygmatyczny i parenetyczny, czyli mających poprzez fakty, przenośnie, symbole czy typy, umieścić czytelnika Biblii w jakimś momencie historii planu zbawienia i nie tylko umieścić, ale sprawić, że po tym objawieniu prawdy już ten człowiek nie będzie takim samym człowiekiem. Wiemy oczywiście, że nie tekst sam w sobie, ale Boży Duch Święty sprawia taką przemianę, posługując się zapisanym świadectwem Biblii. Powiedzieliśmy również, że nie ma podstawy, aby wybiórczo decydować sobie, które wydarzenia opisane w Biblii naprawdę się zdarzyły, a które są tylko pewną ilustracją. Takie wybiórcze podejście do Biblii jest najczęściej spowodowane typowo ludzkim i bardzo subiektywnym uznaniem, na ile tekst biblijny pokrywa się z nauką, a na ile wydaje się być z nią sprzecznym. Mówiąc wprost, czasami stawiamy naukę ponad Biblię. Ale mówiłem już ostatnio, że cudowne narodzenie i zmartwychwstanie Jezusa, wydarzenia, których generalnie świat chrześcijański nie podważa, są tak samo nienaukowe, jak stworzenie świata w ciągu 6 dni. Zdecydujmy się więc. Albo, albo. I podobnie jest z tym podejściem do Biblii jako źródła historycznego. Tak jak do oświecenia cała Biblia była naukowa i historyczna, tak w epoce oświecenia przestała takim źródłem być. Do czasu, aż pojawiła się archeologia. I nagle okazało się, że istniał lud Hetytów, o którym historycy do tej pory wypowiadali się, że nie istnieje i jest to tylko wymysł Biblii. Okazało się, że istnieje Jerycho, że opisy Babilonu w Biblii są potwierdzone dzięki odnalezieniu wizerunków na słynnej bramie Isztar, że na cylindrze Nabonida znajduje się inskrypcja sugerująca istnienie biblijnego Belsazara, syna Nabonida, sprawującego koregencję. Takich przykładów, gdy archeologia, czyli nauka, potwierdza świadectwa Biblii, przybywa z każdym rokiem coraz więcej. Oczywiście nadal jest wiele rzeczy, których nauka nie potwierdza. Ale czy musi? Czy nauka jest nieomylna? Nie zmieniają się koncepcje i teorie? Nie upadają stare i na ich miejsce powstają nowe? A zatem mamy w Biblii opisy i świadectwa, które są zbieżne z innymi, pozabiblijnymi świadectwami? Mamy też takie,
które są jeszcze rozbieżne. I być może pozostaną takimi, ponieważ nie było celem Pisma Świętego kronikarskie, chociaż i takie fragmenty mamy, odzwierciedlanie rzeczywistości historycznej. To fajnie, że wiele faktów historycznych występujących w Biblii zostało potwierdzonych. I bardzo podoba mi się, kiedy często w różnych świeckich źródłach historycznych podawane są jako teksty źródłowe właśnie fragmenty Biblii. Ale pamiętajmy, w naszych rozważaniach hermeneutycznych opisy wydarzeń historycznych stanowią jedynie tło dla o wiele istotniejszych historii, a tak naprawdę jednej historii. Historii opisywanej od Księgi Genezis aż po Apokalipsę. Historii zbawienia. Czasami te wątki historyczne, które możemy nazwać elementami historii Izraela czy ludów wschodu, są mocno zbieżne z faktami znanymi spoza biblijnych źródeł, składających się na historię powszechną. Czasami występują gdzieś w tle. Podkreślam, Biblia nie jest podręcznikiem historii powszechnej, czy nawet historii Izraela, ale jest objawieniem Jezusa Chrystusa. Dlatego bardzo ważnym elementem interpretacji Biblii jest uwzględnianie jej kontekstu historycznego. Czasami należy wziąć pod uwagę fakty i opisy występujące w źródłach pozabiblijnych, aby uchwycić sens i znaczenie przekazu biblijnego. Dlatego wszelkiego rodzaju encyklopedie biblijne czy leksykony stanowią nieodzowną pomoc w przybliżeniu tła opisywanych na kartach Biblii historii. Pomagają zrozumieć jej przesłanie, ale też odwrotnie. Nie moglibyśmy korzystać z tych pomocy i zawartych w nich informacji, gdyby nie występowały one, choćby nawet bardzo hasłowo i na marginesie, w tekście Pisma Świętego. Badanie Pisma Świętego jest fascynującym zajęciem. Ale nie traktujmy tej księgi jako zbioru historycznych ciekawostek, uzupełniających jedynie naszą wiedzę ogólną. Nie może tło zastąpić pierwszego planu. A poza tym nie każdy musi lubić historię. Historię Jezusa pokocha jednak każdy, kto tylko zechce się z Nim zapoznać. Do usłyszenia.